Dzień dobry, cześć i czołem! Ja nazywam się Piotrek, a ze mną super stylowa Yamaha XSR 125. Yamaha XSR 125, czyli tegoroczna nowość w ofercie Yamahy. Motocykl, który przede wszystkim uderza swoim wyglądem i uderza w bardzo pozytywny sposób, bo wystarczy przyjrzeć się kilku detalom, by zobaczyć, że ta maszyna zdecydowanie nie została potraktowana przez Yamahę po macoszemu. Cechą wspólną Yamah z serii XSR jest bardzo podrasowany, neoklasyczny wygląd. W przypadku najmłodszej XSR 125 jest dokładnie tak samo, a wręcz można powiedzieć, że inżynierowie czy konstruktorzy poszli o krok dalej, tworząc ze 125 motocykl, który kojarzy się co najmniej z 250. Nie tylko pod względem podrasowanego, dopracowanego wyglądu, pełnego smaczków designerskich, ale też jeśli chodzi o gabaryty i ergonomię. Ze mnie jest całkiem spory facet, a mimo tego nie miałem najmniejszego problemu, żeby znaleźć na XSRC bardzo wygodną pozycję. Ten motocykl oferuje szeroką kierownicę, fajną geometrię, fajny kąt ugięcia kolan, nawet jeżeli masz długie nogi, i przez to powoduje, że jazda nawet przez większy czas i większą ilość kilometrów w żaden sposób nie staje się męcząca. Na pewno to, co także przemawia za XSR-ką 125, to jej napęd. Jednocylindrowa jednostka, zasilana oczywiście wtryskiem. Silnik generuje 15 koni i 11,5 Nm momentu obrotowego, ale nie to jest najważniejsze. W tym silniku najważniejsza jest nie moc maksymalna, a cała charakterystyka, ponieważ, uwaga, mamy tutaj zastosowane zmienne fazy rozrządu. Ten patent wprowadzono nie po to, żeby uzyskać maksymalną moc, ale żeby uzyskać jak najbardziej korzystny przebieg krzywej momentu. Dzięki temu mamy nie tylko fajną górę, ale z dołu też naprawdę się coś dzieje. Co więcej, system ten działa zupełnie niezauważalnie. Nie masz pojęcia, kiedy on wkracza do akcji, kiedy zmienia się krzywka zaworowa, ale informuje o tym kontrolka na zegarach. A ten komin naprawdę wygląda jak z maszyny, no nawet chyba litrowej. Kawał komina, oczywiście. Mamy tutaj plastikową osłonę na wydechu i tą końcóweczkę, również z tworzywa, która sprawia, że wygląda to naprawdę sążnie. I bardzo dobrze. Zawieszenie oparto na widelcu upside down z przodu z rurami o średnicy 37 mm oraz centralnym amortyzatorze z tyłu, który podpiera aluminiowy wahacz. Jak to bywa u Yamahy, naprawdę ciężko mieć zastrzeżenia do tego, jak ten motocykl się prowadzi. Jeździ się nim świetnie. Wspomniana zrelaksowana pozycja za kierownicą pozwala po prostu cieszyć się jazdą. Fajny napęd i wtórujące mu hamulce, które zostały dodatkowo wyposażone w system ABS. Nie mogło być inaczej w motocyklu klasy premium, a przecież za taki trzeba uważać Yamahę. Mamy tutaj oświetlenie full LED. Co więcej, światełka są bardzo stylowe. Zarówno z przodu i z tyłu mamy fajną okrągłą lampę, która zresztą komponuje się z fajnym wyświetlaczem LCD, również okrągłym. Co prawda nie jest to kolorowe TFT, ale z zupełności wystarczający, daje bardzo dużo informacji, pokazuje na przykład chwilowe spalanie i tego typu rzeczy. Może brakuje mi tutaj jedynie termometru, ale co jest ciekawe, to, że im jaśniej, im bardziej słońce na niego świeci, tym on nabiera coraz więcej kontrastu i jest bardziej czytelny. No i pewnie zaraz ktoś powie, tak, wychwala, pewnie zapłacili mu, więc będzie opowiadał ochy i achy. Otóż nie, powiem tylko tyle, ten motocykl naprawdę dobrze jeździ. Jak na 125 jestem nim bardzo mile zaskoczony, ale znalazłem w nim również parę wad. Między innymi, moim zdaniem, ta rama nie do końca pasuje do motocykla, który ma wyglądać stricte klasycznie. Jest to rama typu Delta Box, stosowana w Yamasze R125 oraz w modelu MT125. Moje takie stylistyczne odczucia oczywiście, natomiast ciężko mi wyobrazić sobie, że Yamaha dla modelu XSR 125 będzie tworzyć zupełnie nową ramę, bo wtedy ten motocykl nie kosztowałby tyle, ile kosztuje, choć kosztuje niemało, a kosztowałby po prostu jeszcze więcej. O ramie chcę powiedzieć jeszcze jedno. Nie dość, że jest to rama Delta Box bardziej sportowa, niż bym chciał w tego typu klasycznym motocyklu,
to jeszcze ona imituje taką ramę stricte sportową, aluminiową. Okazuje się, że jak przyłożyłem do niej magnes, to się nie chciał odczepić. Znalazłem jeszcze jedną rzecz, która mnie w tym motocyklu lekko irytuje. Są to jakieś elementy, które wpadają w drgania rezonujące przy około 5000 obrotów silnika. Okej, czepiam się, ale jeżeli mam zapłacić za motocykl 20 000 zł, to chyba mogę być czepiarski. Natomiast jestem niemal pewien, że gdzieś coś trzeba dokręcić albo po prostu podłożyć coś wygłuszającego i ten problem zniknie. Kolejnym smaczkiem, tym razem moim zdaniem istotnym w motocyklu dla osób początkujących lub też dla nastolatków, jest na przykład to, że brakuje w nim regulacji zarówno klamki hamulca, jak i klamki sprzęgła. Konkurencja nie śpi i już nawet w dużo tańszych propozycjach ma to w standardzie. Yamaha, uważaj. No dobra, to pomarudzę jeszcze raz. W motocyklu za 20 000 zł chciałbym zobaczyć opony klasy premium. Mamy tutaj standardowo zakładane opony IRC, Trail Winner. Bardzo fajny bieżnik. Nie mogę się zupełnie przyczepić do przyczepności, jaką oferują. Natomiast nie jeździłem na mokrym, więc nie wiem. Na suchym asfalcie jest naprawdę bardzo dobrze. Motocykl aż chce się składać w zakręty i schodzić coraz niżej, więc jest super. No ale jednak mamy tutaj pewne oszczędności zauważalne. Część z Was na pewno interesuje, ile ten motocykl wyciąga. Mi udało się uzyskać 100 kilkanaście kilometrów, 117 prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam. Nie było to pałowanie do końca, maszyna ma dopiero 600 km przejechanych, więc nie widziałem w tym większego sensu. W każdym razie ja nie jestem filigranową osobą, więc jeżeli dopadłby tego konia jakiś nastolatek, myślę, że 12 będzie na pewno na blacie. Ale to, co jest bardziej istotne, to fakt, że nie ma najmniejszego problemu z osiąganiem prędkości typu 100 km na godzinę. 90, 100 na godzinę to są normalne prędkości, tutaj nie trzeba walczyć o nie po prostu. Wszystko dzięki fajnemu piecykowi. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem Yamaha XSR125, to od razu obudziły się we mnie wspomnienia takiego sprzętu jak SRV250. Zobaczcie sobie w necie, jak ten motocykl fajnie wyglądał, tak nostalgicznie. Ten sprzęt nie był dostępny niestety w Europie, ale kiedyś natknąłem się na jego zdjęcia i zdecydowanie na plus. Dlatego też uważam, że Yamaha tutaj robi bardzo dobrą robotę stylistycznie. Motocykl jest bardzo ciekawy i wzbudza duże zainteresowanie, bo to widać, że ludzie przyglądają się, co to za sprzęcik. I on jest taki z jednej strony retro, z drugiej strony ma takie nowoczesne akcenty. Wszystko to jest bardzo ładnie skomponowane i nie tylko daje się lubić, ale też robi robotę po prostu, bo zwraca na siebie uwagę. To, czego nie można pominąć, to fakt, że Yamaha do swojej XSR-ki, tej najmniejszej również, proponuje całkiem pokaźny wachlarz stylistycznych akcesoriów. Co więcej, jest to wszystko utrzymane, tak jak w przypadku wyższych modeli, w takiej filozofii bolt-on, co znaczy, że kupujesz sobie te rzeczy i możesz spokojnie je sam pozakładać sobie, poprzykręcać w domu za pomocą podstawowych narzędzi. Dzięki temu można się trochę pobawić w customizera i zindywidualizować sobie ten motocykl pod siebie. Wspominałem o cenie, wspominałem o tym, że jest to produkt premium, ale nie wspomniałem, jaka jest dokładnie cena tego motocykla. Otóż za Yamaha XSR125 trzeba zapłacić 19 999 zł. Czy jest to mało? Na pewno nie jest to mało jak za motocykl klasy 125, ale pamiętajmy o tym, że jest to naprawdę kompletna maszyna, bardzo dobrze wyposażona, świetnie wyglądająca, z debeściarskim napędem, więc w swojej klasie zdecydowanie jest to jeden z motocykli, które spokojnie mogą być pretendentem do miana lidera. Ten motocykl, pomimo tego, że wygląda nostalgicznie, klasycznie, to ma zdecydowanie sportowy charakter. Zawieszenie, geometria, ten silniczek, pomimo może jedynie 15 koni, naprawdę daje fajną frajdę z jazdy i no kusi, żeby następnym razem ten sam zakręt przejść jeszcze szybciej. Także świetnie, że Yamaha XSR125 nie jest pozbawiona charakteru, nie tylko z wyglądu jest dopracowanym motocyklem, ale też jest dopracowanym pod względem geometrii, pod względem walorów podczas jazdy, więc bardzo dobrze, że tego typu maszyny są dostępne również dla osób, które nie mają motocyklowego prawa jazdy, bo dzięki właśnie takim sprzętom dużo łatwiej będzie im się przekonać do tego, żeby jeździć, żeby niebawem zrobić sobie prawo
prawo jazdy na przykład kategorii A2 albo od razu A, zależy jak tam z wiekiem, i kontynuować tą swoją motocyklową przygodę, no bo przecież o to chodzi. Chodzi o to, żeby jeździć, drodzy Państwo. Z mojej strony to chyba tyle. Proponuję wybrać się do najbliższego salonu Yamahy, zapoznać się z tym moim zdaniem bardzo ciekawym konikiem i sprawdzić, jak to jeździ, bo myślę, że naprawdę warto. Trzymajcie się, cześć!